Witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj omówimy najnowszy serial Netflixa, Arcane. Marzenie wielu fanów League of Legends właśnie się spełniło, ponieważ powstała produkcja pełnometrażowa o tej grze. A twórcy gry, Riot Games, nieraz pokazywali na YouTubie, że mają świetny pomysł, jak poprowadzić tą historię, no i nie brakuje tam talentów, również do tego, żeby to zanimować. I te krótkie, 6-minutowe produkcje na YouTubie pobudzały fantazję fanów, którzy domagali się więcej. Ale oczywiście Riot nie miał na to pieniędzy, no i wtedy wkroczył Netflix, który stwierdził, że to będzie świetny serial. No i na szczęście nie mylili się. Pierwsze 3 odcinki, które obejrzałem, wciągnęły mnie niesamowicie. No i smuci mnie to, że dopiero 13 listopada pojawią się kolejne 3. Oczywiście spoilery przed wami, także jeśli nie oglądaliście, to obejrzyjcie i zaczynamy. Na początek coś, co może Was zaskoczyć. W pierwszych 3 odcinkach widzimy origin story naszych głównych bohaterów i są oni tam młodzi. Tak naprawdę jest to podłoże do dalszej części historii, ponieważ w 4 odcinku przeskakujemy do momentu, kiedy nasi główni bohaterzy są już dorośli. Historię zaczynamy od Vi, która dowodzi swoją małą grupą przestępczą po to, żeby zwinąć jakieś fanty z górnego miasta. Jak się okazuje, nie idzie im to najlepiej, ponieważ niechcący wysadzili dom, który chcieli obrabować. A na dodatek, gdy wracali do swojej części miasta, zostali zaatakowani przez inną bandę. I właśnie w tym momencie, gdy w ruch idą pięści, widzimy, że Vi już w tym młodym wieku nie ma sobie równych. Ale wciąż brakuje jej najważniejszego atrybutu, czyli rękawic. No jak się okazuje, te pierwsze wzięła od Vandera, który był jej przybranym ojcem. To zresztą właśnie on był inspiracją stylu walki Vi. Ale jak ta uliczna złodziejka stała się stróżem prawa w Piltover? No cóż, w pierwszych 3 odcinkach się tego nie dowiadujemy. Ale za to możemy zobaczyć jej relację z siostrą, która jest naprawdę bardzo skomplikowana. Na początku widzimy, że ta dwójka jest nierozłączna. Vi stara się przygotować swoją młodszą siostrę, Powder, do trudnego życia w dolnej części miasta. I pomimo tego, że początki są naprawdę bardzo trudne, ponieważ Powder nie nadąża za starszymi dziećmi, to Vi zawsze bierze ją w obronę. Wszystko jednak zmienia się w momencie, kiedy Vander zostaje porwany, a Powder, nieświadoma tego, jak potężną broń trzyma w ręku, zabija nie tylko jego, ale również współtowarzyszy Vi. I to właśnie w tym momencie Powder zamienia się w Jinx, kiedy zapłakana pyta się, dlaczego ją zostawili, a Vi odpowiada: Because you are Jinx, do you hear me? A Jinx w przetłumaczeniu na polski oznacza pech. Co ma być oczywistym przekazem dla wszystkich wrogów, których spotyka Jinx. Macie pecha. Zanim jednak doszło do tego momentu, mieliśmy okazję zobaczyć, że w Powder już siedzi Jinx. Od najmłodszych lat zajmowała się ona produkcją niedużych ładunków wybuchowych, które w środku miały gwoździe. Mamy też scenę w strzelnicy, gdzie udowadnia nam, że od najmłodszych lat miała niesamowity talent do strzelania. W następnych odcinkach dojdzie do starcia pomiędzy Vi i Jinx i myślę, że to będzie naprawdę niesamowita scena. Przyjacielem tej dwójki jest kolejna postać z gry, którą jest Echo. Fani League of Legends kojarzą go z tego, że potrafi manipulować czasem, tak aby obrócić każdą sytuację na swoją korzyść. W serialu widzimy go jednak jako młodego chłopca, który dopiero zaczyna swoją przygodę z mechaniką. Dużo więcej czasu poświęcamy Jace'owi, młodemu wynalazcy, który chce okiełznać magię. Szybko przegonił swojego mistrza, jakim był Heimerdinger, ale jednocześnie sam nie był w stanie dokończyć swoich badań. Wszystko jednak zmieniło się w momencie, kiedy spotkał Wiktora, drugiego genialnego naukowca, z którym razem opanowali magię. Dzięki temu odkryciu Jace stworzył zmiennokształtny młot, dzięki któremu będzie mógł bronić Piltover. No i oczywiście będzie mu towarzyszyć Caitlyn, która od najmłodszych lat była jego przyjacielem. Natomiast Wiktor poszedł w zupełnie innym kierunku. Poświęcił swoje życie na udoskonalanie gatunku ludzkiego. Sam praktycznie stając się maszyną, czego Jace nie jest największym fanem. Choć na samym początku zaprezentowano już nam naprawdę całkiem sporo postaci z gier, to czeka na nas jeszcze dużo więcej. To jest chyba właśnie taki element, na który najbardziej czekam, czyli zaprezentowanie kolejnych postaci, które występują w grze. Jestem ogromnie ciekaw, jakie jest Wasze zdanie na temat tego serialu, także piszcie mi w komentarzach. Na dzisiaj to wszystko, ale zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ bardzo możliwe, że pojawią się tutaj omówienia kolejnych odcinków tej produkcji. Do
Do zobaczenia wkrótce.